ksiądz Aleksandro Mintuela, miejsce cudu eucharystycznego w Argentynie. Świadkiem był Bergoglio. Było to 18 sierpnia 1992 roku. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Wchodzi do sanktuarium, gdzie był ten cud eucharystyczny. W tle modli się nasz ksiądz Michał Łaźnicki, obrońca mszy świętej przy sanktuarium krwi Chrystusa. Tu jest dawne tabernakulum. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Tutaj widzimy zamurowane. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus sub presentis tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus sub presentis tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Opisany jest cud eucharystyczny w 1992, 94, 96 roku. Także teraz akcja zaszczepiania to już jest Holokaust. 18 sierpnia 2020 roku, rocznicę cudu eucharystycznego w Argentynie, był delegacja Izraela była w Dachau. Ustalili, że świętym koronawirusa jest Jan Paweł II. Tego dnia 18 sierpnia 1992 roku poświęcono nam. Były przepisy sanitarne w kościele świętego Józefa, gdzie Franciszek tańczył 12 października w 1986 roku. Ksiądz odważny z Sycylii, który odważył się krytykować szatanistę Franciszka, który był tutaj w Hamburgu, mówiąc o męczennika z Lipek.